Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Overwatcha, moi drodzy. I dzisiaj w Overwatchu będziemy chcieli sobie otworzyć te 7 skrzynek, które w sumie zabrałem przez ostatnie granie w Overwatcha. Nie jest to zbyt dużo, ale zawsze jakieś otwarcie skrzynek będzie. Szczególnie dlatego, że nie wiem, kiedy skończą się nowe odwetowe skrzynie. Do kiedy one są. I wydaje mi się, że dzisiaj jak to nagrywam, jest, moi drodzy, 30 kwietnia, nie wiem, najprawdopodobniej dzisiaj jeszcze to wrzucę. Ale nie jestem do końca pewien, wolę wam powiedzieć, że jest to nagrywane tego i tego. Nie wiem, do którego są te skrzynie, bo z tego co pamiętam i z tego co widziałem na Battle.net, odwet jest tylko i wyłącznie do 30 kwietnia, więc wolę otworzyć sobie te 7 skrzynek i możliwe mieć szansę na wydropienie jakiegoś dodatkowego skina z odwetu, aniżeli później sobie pluć w brodę, że nic takiego nie otworzyłem. Więc otwieramy pierwsze skrzyneczki moje odwetowe ogólnie. Widzę, że tu za dobrego dropu niestety nie było. Jakaś gówniana poza do Torbjorna i to tyle. O, dwie legendarne rzeczy! Pięknie! I mamy, słuchajcie, pierwszy odwetowy skin. Idealnie, Blackwatch Niebo do Makriego. Super, bardzo się cieszę, że mamy skórkę do Makriego w końcu, jakąś legendarną. Bo mam jedną bardzo gównianą skórkę i to nie legendarną do Makriego, więc z chęcią ją przyjmę. Dzisiaj bym chciał też przyjąć do Brigiri i do jakichś tych nowych, znaczy nowych, dla mnie nowych bohaterów. Do Muertos del Sombre też bardzo, bardzo ładny skin. Chciałbym skórki dla nowych bohaterów dla mnie przyjąć, bo nic dla nich nie mam i wydaje mi się strasznie łysy takie te postacie. Mamy jakąś jedną niebieską skrzynkę, też trochę nieciekawie. Cofnijmy trochę. I słuchajcie, zobaczmy jeszcze sobie dźwięki, bo dlaczego ja mam muzykę wyłączoną? Tak cicho jest, za cicho zdecydowanie. Teraz powinno być troszeczkę lepiej, gdy muzyka za chwilę zacznie grać. Dobra, otwieramy kolejną skrzyneczkę. Zobaczmy, co tu jest w środeczku. Nadal dwa niebieskie, nic ciekawego. Ale dosyć przyjemna poza, słuchajcie, do Roadhoga, także też nie będę narzekał. Roadhog to jest, wiecie, jedna z moich ulubionych postaci, więc hyc, otwieramy kolejną skrzyneczkę. Przydałaby się jakoś jedna legendarka, dwa epiki. Też ciekawie, skórka do Reinharda i to jest porucznik Wilhelm. Też jest całkiem niezła ta skórka, słuchajcie. Ostatnio sobie przyglądałem i całkiem nieźle mi się podoba, ale wydaje mi się, że jej nie powinienem być w stanie uzyskać w ogóle z tej skrzynki. No ale spoko, wyleciała, to też się nie spinam. Trochę waluty nam wypadło celowo, żebyśmy mogli sobie kupić jakąś skórkę, którą byśmy potrzebowali. Kolejna skrzyneczka, no chciałbym przyjąć jeszcze jedną przynajmniej legendarkę i fajnie by było, gdyby to rzeczywiście były te odwetowe skiny. Poza do Makriego. No dobra, przeżyjemy sobie. Hit, następny epik w ostatniej skrzynce. Jest to, słuchajcie, najprawdopodobniej to jest skórka. Skórka do Symetry. Niezbyt przyjazna dla mnie rzecz, bo nie gram Symetrą, nie lubię nią grać, ale za to bardzo lubię grać Moirą, słuchajcie. To jest postać, którą dopiero teraz odkryłem. Jest to połączenie właśnie Symetry z jakimś healerem, co jest dla mnie po prostu czymś przecudownym. Nie wiem, czy Symetra została trochę zmieniona, czy nie, ale nigdy nie grało mi się nią dobrze, więc zawsze ją olewałem. I okej, słuchajcie, otworzyliśmy parę skrzynek. Zdobyliśmy skórkę jedną, w sumie dwie legendarne, jedną dla Sombry, jedną dla Makriego, więc zagramy sobie szybką rywalizację. Tak, wiem, jest jeszcze poza sezonem, ale chciałbym sobie zagrać po prostu jeden meczyk, bo czemu by nie, szybko nam na potyczkę wbiło, także raczej nie będziemy się spinać. Spróbujemy ograć to jakoś w ogarnięty sposób. I dzisiaj zagramy sobie Moirą, bo jak mówię, odkryłem tą postać i mi się dobrze podoba, więc czemu mnie? A jestem przyzwyczajony do grania często supportami. Jesteśmy tutaj na potyczce, poczekamy sobie chwilę, aż nam znajdzie meczyk. Co do serii ogólnie z Overwatcha, moi drodzy. Będę chciał nagrywać sobie pojedyncze meczyki z rywalizacji z nowego sezonu, słuchajcie. Jestem ciekawy, jak to przyjmiecie, mam nadzieję, że dobrze. Będę się starał oczywiście jakoś podbudować swojego skilla, który już powoli tam zaczyna coś się z tym skillem moim dziać. Rzeczywiście zaczynam coś tam w miarę strzelać, więc to mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że nie będę, że was nie zawiodę i zacznę wygrywać większość meczy w rywalizacjach. Będzie się to przyjemne na pewno dla was oglądało, słuchajcie. Dobra, czekamy na meczek nasz. Myślę, że może to zająć jeszcze z 2 minutki, cholera, to jest najgorsze. Siema, świniak. W ogóle nie założyłem tej pozy. Mogłem założyć sobie tą nową pozę, którą wydropiliśmy na Moirę. Bo była całkiem przyjemna.
Opa, sąsiad ninja biega. Wrzuciło ich do gry. No i oczywiście tylko ja, debileu, ostatni sam został na potyczce. Ale to nic. Oznacza to, że zaraz powinniśmy wejść. No chyba, że będziemy na końcu, jak zwykle. Nie wiem, zauważyłem, że nie zawsze w potyczkach idzie to po kolei, słuchajcie. Jest to całkiem irytująca sprawa. No, tak jak mówiłem, właśnie. Właśnie mojego przeciwnika znalazło w sekundę, dołącza im ich do meczu, a ja cały czas czekam, jak ta radka jest. Nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie to często jest wybierane. Czy oni dobierają to jakoś levelowo, czy jak? Dlaczego on zwrzuca w takim razie do jednej potyczki? Oh, fair shit. Wybijajcie mnie, ale dajcie mi w końcu jakąś giereczkę. Nadal wyszukiwanie. Dobra, udało się w końcu znaleźć. Słuchajcie. Droga 66. Pchanie payloadu, bardzo fajna sprawa. Szczerze, wydaje mi się, że pchanie właśnie payloadu i kontrola punktów to są najlepsze ryby w tej giereczce, także jestem całkiem nieźle zadowolony. Czego nam brakuje? Tylko jeden uzdrowiciel, więc spróbujemy sobie zagrać Moirą, chyba że nie będzie tanka, moi drodzy, to wtedy się skupię i może spróbuję sobie wybrać Roadhoga, chociaż wydaje mi się, że lepiej by było, gdybyśmy pograli rzeczywiście tą Moirą, tym healerem. Zobaczymy, jak nam to pyknie. Kogo tutaj mamy? Na DPS jest no Smuga i... Smuga i Black Widow, co nie wydaje mi się zbyt super ekstra zajebistym połączeniem. Na tanka mamy tylko i wyłącznie Divę. Nasz pan Logger jakoś jest troszeczkę zacofany i aktualnie nie wybrał ani jednej postaci. No cóż, miejmy nadzieję, że nie wybierze, nie odwali Jadka Psa i nie wybierze jakiegoś dodatkowego DPS-a. Ale tym zajmę się osobiście. Tak myślałem. Brawo, Jadka Pies. Więc mamy dwóch healerów, jednego tanka i trzech DPS-ów. Fajnie by było, jakby był rzeczywiście jeszcze jeden, do cholery jasne. Dosyć czekania. Spytamy się ładnie, może zgodzą się, żeby wziąć jeszcze jednego tanka. Pamiętam, że też kiedyś była taka taktyka na granie. W rywalizacji, jak ja jeszcze grałem, że się grało trzech tanków. Z czego jeden musiał być na pewno Roadhogiem, a DPS-em jedynym, który był w drużynie, był, słuchajcie, Soldier. I Soldier robił wszystko tak, jak trzeba. No cóż, z debilami się nie dogadasz, tradycyjna sprawa. Więc mamy trzech DPS-ów. No cóż, trudno. Miejmy nadzieję, że nasi przeciwnicy nie będą zbyt dobrze, bo w złych taktykach za daleko nie dojedziemy. No, debil. O, no, Hanzo, fuck off. Może być to ciężki meczek, słuchajcie. Mogę też nie do końca ogarniać taktyki tutaj na Moirze, bo w sumie to jest taki docelowy pierwszy mecz, który będę chciał nią przegrać calutki. I starać jakoś znaleźć tutaj odpowiednie miejsce do tego, żeby rzeczywiście coś tam porobić. Szczerze, wolałbym pograć jakimś depsem, no ale niech będzie. No, nie najlepiej. Kurwa, żebym się zablokował tutaj oboczek. No, masz tam jakiegoś healera, nie? Bardzo mi... Kurde, z shiftem. Muszę zapamiętać o tym, że mogę tym lewym shiftem rzeczywiście coś tam skoczyć. Ten Reinhardt jest tu bardzo mocno healowany. Nie podobuje mi się to, no ale cóż. Przenoszę ładunek! Wszyscy razem! Coś tam zostało ruszone? Nie, niezbyt. I to jest właśnie przewaga tego, że oni mają dobrze rozłożoną drużynę. U nas niestety nie za bardzo to działa. O, Doomfist, fuck me. Dobra, chodź tu. Pięknie, dawaj. Będę się starał ciebie healać. No, ale niestety. Moja drużyna została troszeczkę w tyle. Wiecie co? Żeby to spróbować przepchać, wybiorę sobie Soldiera, bo u mnie w tym momencie w drużynie nie ma tak naprawdę żadnego DPS-u, który kurwa robiłby cokolwiek.
Jest Makri, który się wypierdala co sekundę. Jest wdowa, która nic nie strzela i smuga, która wlatuje i również pada. Więc zalejmy tego heala i spróbujmy przebić się DPS-em rzeczywiście. Spróbujmy powybijać wszystkich ludzi tutaj dookoła. Jakbyś mogła mnie tu ładnie przytrzymać, powinniśmy sobie całkiem nieźle tutaj poradzić. Chodź tu, Diva. Chować się. Widzę, że ktoś wybrał za mnie Moira, więc całkiem nieźle. Dobra, super. Meteor uderza w moje dupsko prosto. Wracam do walki. Teraz będą mnie pewnie fokusować. Widow, co to spierdalasz? Przydaj się na coś i proszę podejść, spróbuj atakować, co? Dobra, pięknie. Czarnych nie żyje. Musimy to pchnąć teraz, bo jeśli tego nie pchniemy w tym momencie, to jesteśmy mocno w dupie. Dawaj tego czarnucha. Leży? Pięknie, teraz pchamy. Lecimy do zera. Killer out. Pięknie, 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 pięknie. Kurwa. Pchajcie to, proszę, guys. Nie dajcie się wypchnąć, bo naprawdę będę przewściekły. Widzę, że Logar zmienił na heala, także nie ma tragedii. Bardzo mnie to cieszy. Pięknie, dopchajcie do tego payloadu i damy radę to zrobić, guys. Nie zawiedźcie mnie, proszę was. Dwie osoby pchają. Już tam lecę do was. Widzę was. Leżeć, leżeć, leżeć. Pchamy, 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 pchamy. Do końca. Leżeć. Super. Coś da radę tutaj wygrać jednak. O, już widzę czarnucha chyba, który próbował mi tu dupsko dźgnąć. Not for dog. Dobra, spróbuję tutaj ugrać rzeczywiście coś soldierem. Jeden z członków tej drużyny opuścił mecz, jeśli wyjdziesz z meczu. O, oczywiście. O, już myślałem, że to Logar wyszedł, ale niestety Logar jeszcze się tu trzyma. Znaczy, stety, niestety. Lepszy rydz niż go na dachu. Niezbyt mi się to podoba, że opuścił naszą drużynę, bo teraz gramy sobie z jednym minusowym członkiem naszego. Och, ty. Ale spoczko. Chodź tu. O, ale mi pierdzielnął. Dobra, leży pięknie. Dobra, pchamy to, pchamy to. Pchamy do zera. No nie zdążyłem, kurde, nie zdążyłem jej dziabnąć, no. Pięknie. To pokonać tą... tego dzioda za nim. O, nie, 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 nie możesz mnie pokonać. Kurde, najgorzej. Jakbyśmy mieli teraz łaskę, to może by to jeszcze jakoś wypaliło. Ale dobra, utrzymali się, to jest najlepsze, bo akurat wybiliśmy ich drużynę. Jest okej. Dobra, diabełek. Musisz naprawdę tam lecieć szybko, bo jesteś tak naprawdę jedynym damage dealerem w tym momencie w drużynie, więc bez ciebie będziecie troszeczkę w dupie. Trzeba pamiętać, że jesteśmy bez jednego kumpla. A, oni też jednego nie mają. Więc w sumie fair play tutaj jest grane. Leżeć. Kurwa, zabił mnie healer. No dobra, to było trochę nie do końca takie, jakbym chciał, żeby było. Wiecie, co mnie troszeczkę martwi, że ogólnie jest ta tendencja do wychodzenia właśnie, nawet jeśli jest to poza rankingiem, to ludzie mają bardzo często na rywalizację taką tendencję, kurwa, do opuszczenia meczu. To jest tak irytujące. Widzę, że dotknęło to również Overwatcha. Bardzo mnie to niepokoi. Kiedyś tego, kurde, w Overwatchu nie było. Najgorzej. Dobra, mam problem, nie dokamy tego payloadu. Niestety będzie to przegrany meczek. Ale widzę, że właśnie Overwatcha też bardzo mocno to dotknęło i
To jest mi strasznie przykro. Pamiętam jak gra na początku tutaj, jak grałem w Overwatcha na samym początku, to nie było mowy, żeby tak naprawdę ktoś wyszedł. Serio, przegrałem, no mówię, no 140 level to nie jest może jakiś gigantyczny level, ale z, widzę, że zaczyna się dziać z tą gierką to samo, co się dzieje z każdą i to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przykre. No ale spoko. Spróbujmy zagrać tak samo jak graliśmy wtedy. Jeden tank, dwóch healerów i dwóch DPS-ów. Powinno być gitara siema. Gdybyśmy wcześniej na samym początku, żebym ja wskoczył na tanka, a Logar by poszedł po prostu na Moirę, to myślę, żebyśmy zrobili troszeczkę więcej. No ale cóż, mówi się trudno. No i gdyby nasz Edcap S1 nie wyszedł, ale na szczęście szanse się wyrównały przez to, że u nich też gościu wyszedł, więc jest bez tragedii. Szczerze wolałbym tutaj w drużynie teraz zamiast Divy jakiegoś Zemiharda, no ale dobra. Musimy dopchać dotąd. No powiem wam, że mamy bardzo ciężkiego questa, ale może jakoś da radę. Widziałam gorsze rany. Przeżyjesz. No bierzmy się już do dzieła. Dobra, chodźcie sąsiady. Wyłazimy. Napastnicy przybędą za 30 sekund. Neksio, jak się tam schował? Prawie jak Greksio. We see you, bitch. Reyes powinien był już dawno rozprawić się z gangiem zadymiarzy. Sześć, pięć, cztery. Wydaje mi się, że będą tu mocno na nas wiadą. Może mieć problem z przeżyciem. Dobra, trochę poobijani. O, tam sąsiad mocno został. O nie! Ty gnoju najgorszy! Dlatego nienawidzę tego Doomfista. Ja nim nie potrafię grać. Przyznaję to bez bicia. Zresztą widzieliście na live'ie. Zresztą tak samo widzieliście na odcinku. Jest to postać bardzo mocno skillowa i jest ciężka do ogrania. Jedynie się przyjemnie ją gra, kurde, na tych... na właśnie lead meczach, tych co się sekundę respisz, to jest rzeczywiście fajnie się gra wtedy Doomfistem. Ale jest to strasznie irytujące, gdy gościu, który też nie ogarnia, tak samo jak ty, podchodzi do ciebie i jakimś cudem cię próbuje... Walnie cię jakimś cudem, gdzieś tam przez przypadek cię pierdzielnie, o właśnie, dobra, teraz to się ładnie we mnie bił. No i widzicie już, jaką mają przewagę nad nami. Mają mózg. To jest główna przewaga. I drużyny. No i ten Blackfist, Blackfist. Doomfist dużo lepszy jest na pewno aniżeli ja. Coś tam ogarnia. Bardzo szybki tutaj push będzie z ich strony. Szkoda. Leży. Pięknie. Tanka im wybiliśmy. Leżeć. Dobra, cofamy. Może się uda jakoś. Jakby zaczęli bijać po kolei tak, jak my to robiliśmy, to może rzeczywiście dalibyśmy radę. Leżeć! Woo! W ostatniej chwili. O, już byłem wystraszony, powiem wam. Dobra, Bartuś, musisz się skupić. Jak ładnie to... Zaczniesz wybijać wrogów. Jak będziesz dobrym DPS-em, to może jest jakaś szansa nawet na wygraną. No. Chyba, że się rzeczywiście skombuje ich ulti, to wtedy jesteś w piździe. Szkoda! Szkoda. Zmarnowane ulti. Wielka szkoda. Bardzo szybko dopchnęli do pierwszego payloadu, więc jesteśmy totalnie w dupie. O, jeszcze nie dopchnęli. Jeden leży. Jesteście? No. O, lo, 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 lo. Najgorzej. Powiem wam, że Lucio, ten ich bardzo dobrze strzela. Prawie mi to wchodzi wszystko.
walczę do końca. Ja zacząłem panikować, bo za dużo ich tutaj było. No cóż, trudno się mówi. Spróbujemy jeszcze raz. A nie, 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 ja się... O kurwa, Hanzo! Dwa fan! Zdecydowanie was... Za dużo! Jeden leży. O kurwa. Potrzebuje ktoś leczenia? A, padnij! Ty czarna mambo. Nie, nie da nie ma szans. Przetrzymają i wygrają w tym momencie. Za 9, za 3% mam ulti. Jakbym jeszcze jakimś cudem udało mi się tam wejść, to może byśmy coś zdziałali, ale raczej nie ma szans. Dobra, przegraliśmy. Okej, okay, słuchajcie, bardziej tu i tak się chciałem skupić w tym odcinku na otwieraniu tych skrzynek. Udało się otworzyć parę skrzynek, udało nam się lotnąć najlepsze zagranie meczu. Udało nam się nawet lotnąć jakiegoś legendarnego skina, więc w sumie odcinek nie jest wcale taki najgorszy. Pizdew, pokaż mi, co ty tu zrobiłeś. No w sumie to nie było jakieś doskonałe zagranie. Okej, trzy osoby, może być, niech będzie. Dobra, także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, żeby zostawić taktyczną łapę w górę, jeśli chcecie więcej takich odcinków. Ja się z wami żegnam, do następnego, pa pa.